większym. Chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję za to, że Państwo zapraszacie mnie również w mojej drugiej roli, nie tylko jako tłumaczkę, ale też jako akademiczkę pracującą w zakresie, który wśród wielu tłumaczy wciąż jeszcze, moim zdaniem, niezrozumiały sposób budzi rezerwę i budzi takie poczucie, że teoria przekładu do niczego nam nie jest potrzebna. To, co chciałabym dzisiaj Państwu powiedzieć, to są przede wszystkim przykłady, ale związane z taką rodzącą się i rozwijającą od paru lat dyscypliną, czy poddyscypliną przekładoznawstwa, która się nazywa studia nad tłumaczem. Oczywiście wszystko się nazywa po angielsku w dzisiejszych czasach, więc to się nazywa Translator Studies, tak? Nie Translation Studies, tylko Translator Studies. I to są, powiem o tym krótko, ta część dotycząca samych badań akademickich zostanie tutaj potraktowana dość tak skrótowo. Natomiast chciałam zacząć od przykładu literackiego, a skończyć na przykładach nie literackich, tylko pochodzących z historii XX wieku. I potem w dyskusji, jeśli Państwo zechcecie, mam nadzieję, że moglibyśmy też porozmawiać o tym, w jaki sposób tego typu przykłady pozwalają nam myśleć inaczej czy na nowo na temat praktyki tłumaczy, na temat tego, co my jako tłumacze literatury robimy, czego doświadczamy i co jest, co może w jakiś tam sposób zmienić nasz pogląd, nasze spojrzenie na samych siebie, nie tylko jako na podmioty tłumaczenia, ale również na przedmiot badań tego zjawiska, które się nazywa przekładem. Mam maszynopis, który postaram się komunikatywnie przeczytać, ale żeby pilnować czasu, będę jednak czytała, a nie mówiła, bo inaczej mnie ponosi. I zacznę od sceny z dramatu Briana Freela, to jest taki współczesny, nieżyjący już dramatopisarz irlandzki, pod tytułem Translations, czyli przekłady. To jest sztuka z 1981 roku. Rzecz dzieje się w małej wioseczce w hrabstwie Donegal w roku 1833, a więc w momencie, kiedy Irlandia jest jeszcze kolonią brytyjską. Brytyjczycy wprowadzają właśnie dwie reformy. Jedna to jest reforma szkolnictwa na poziomie podstawowym, a druga to jest kartograficzno-geograficzna. W Irlandii działały wtedy tak zwane hedge schools, czyli takie wiejskie szkółki, często znajdujące się w stodołach, w prywatnych domach, uczące bardzo podstawowych i nie, jakby takich nie bardzo zunifikowanych podstaw programowych, natomiast uczące również łaciny i greki i literatury klasycznej. Więc mamy połączenie wieśniaków, którzy siedzą w stodole, nie potrafią za bardzo tabliczki mnożenia obsłużyć, natomiast czytają Homera. I pomysł jest taki, żeby zamienić te szkoły w regularne szkoły uczące angielskiego, uczące po angielsku oczywiście. A druga reforma to jest ta reforma topograficzno-onomastyczna. Sporządzane są bowiem nowe mapy sztabowe Irlandii. W wiosce pojawiają się angielscy wojskowi ze służb kartograficznych. Mają dokonać dokładnych pomiarów terenowych i wyrysować nowe mapy. Częścią ich działania, jak się bardzo szybko okaże, prócz wyrysowania map, dzięki którym teraz będzie wiadomo, co do kogo należy i w związku z tym, kto za co ma płacić podatki, oczywiście, prawda? Jest też bardziej subtelna i mniej może rzucająca się w oczy, ale mająca dalekosiężne skutki operacji, a mianowicie na nowych mapach wszystkie nazwy będą po angielsku, ponieważ mają podlec standardyzacji, prawda? A standard wyznaczony jest przez władcę, przez królową brytyjską, czy wtedy jeszcze, tak, już królową. Tymczasem angielski, o czym my jako widzowie sztuki dowiadujemy się stopniowo, jest językiem nieznanym naszym bohaterom. A oni mówią po gaelicku, albo po łacinie i po grecku. Mało tego, nie znając angielskiego, nie widzą szczególnego powodu, żeby się tego języka uczyć. Dlatego, że i tak literatura została napisana przez klasyków, prawda? A na co dzień rozmawiamy swoim językiem. No chyba, że ktoś by się chciał wybierać do miasta i robić interesy, ale to nie jest takie oczywiste, bo to miasto jest daleko, za wzgórzem, za zatoką. Podwójna rewolucja, której skutków mieszkańcy tej wioseczki nie są w stanie nawet sobie wyobrazić, rozgrywa się więc w języku. Prawda? Patrzymy na świat, który za chwileczkę zostanie przetłumaczony. Tak? Jeszcze o tym nie wie, że staje się przedmiotem przekładu. Nie wie o tym, że stanowi oryginał. Prawda? W ogóle nie wie, że jest taka rzecz jak oryginał i przekład.
nie wie o tym, że w procesie tłumaczenia oryginał zawsze ulega modyfikacji. Nie wie też, jakie będą warunki tego przekładu, kto będzie zarządzał tym przekładem, kto będzie decydował i kto będzie tego przekładu dokonywał. Tymczasem ci wojskowi, którzy przybywają do wioski, bo w tłumaczenie rzeczywistości, o czym warto pamiętać, o czym właściwie wszyscy wiemy, w tłumaczenie rzeczywistości wojsko jest zaangażowane dużo częściej, niż byśmy przypuszczali. Więc aby wykonać swoją misję, ci wojskowi muszą się jakoś porozumieć z miejscowymi i w związku z tym wynajmują tłumacza. Jest to zresztą jeden z synów nauczyciela tej lokalnej szkółki. Ma na imię Owen, ale przez swoich mocodawców brytyjskich jest nazywany Roland. Wkracza triumfalnie na scenę w pewnym momencie, by w pełni odsłonić przed nimi konstrukcję, przed nami również jako widzami, konstrukcję świata przedstawionego. Dopiero obecność tłumacza uświadamia widzom tej sztuki, że osoby mówiące pozornie tym samym językiem, ponieważ cała sztuka jest napisana po angielsku, tak naprawdę w ogóle się nie rozumieją. Wszyscy mówią po angielsku, ale nie mają ze sobą porozumienia wewnątrz tego dramatu. Nie są w stanie porozumieć się bez tłumacza. Owen, który jest chłopakiem ze wsi, ale zna angielski i od jakiegoś czasu mieszka w miasteczku, należy do tej wspólnoty, a zarazem do niej już nie należy. Radośnie i z wielką pewnością siebie wciela się w rolę pośrednika, nie dostrzegając jak na razie problematycznych aspektów pozycji, w której się znalazł. Informuje swoich ziomków o tym, jaka jest jego funkcja u boku brytyjskich oficerów. I mówi tak. Jestem na ich liście płac. Zatrudnili mnie jako słabo opłacanego cywilnego tłumacza na godziny. Mam przekładać tę uroczą, archaiczną mowę, którą wy tu ludzie nadal upieracie się posługiwać, na dobrą, królewską angielszczyznę. Ta na wpół ironiczna autodefinicja warta jest bliższego przyjrzenia się. Owen jest employed, zatrudniony, prawda? Czyli tłumacz pracuje zawsze dla kogoś. Jest part-time, czyli to nie jest jego jedyna praca. I stając się tłumaczem, nie przestaje wykonywać innych ról, które wciela się w życiu. Underpaid, prawda? Słabo opłacany. Realia są takie, że honorarium jest, jakie jest. Wszyscy o tym doskonale wiemy. Trzeba mieć inne źródła dochodu. Z drugiej strony, może to też znaczyć, że ta lojalność wobec pracodawcy też jest tylko częściowa, prawda? Ciągle jest taki margines bezpieczeństwa. Skoro mi nie płacą, to może ja nie muszę tak bardzo dokładnie wykonywać swojego zadania. Civilian, prawda? Cywilny. Tłumacz nie jest żołnierzem. Jest jednak częścią świata nieumundurowanego. Czyli jakby co, to nie podlega tak do końca rozkazom, ale z drugiej strony cywile są traktowani przez wojskowych zawsze z pewnym pobłażaniem, prawda? I z pewnym takim dystansem. To są gorsi ludzie z punktu widzenia mundurowych. To też ustawia jego pozycję. Przy pomocy tego ciągu epitetów Owen ustala swoją pozycję i definiuje przestrzeń osobistą, wpisuje się w pewną kategorię. Zaraz potem daje nam jednak do zrozumienia, że jako profesjonalista przyjmuje definicję języka oryginału, jaką prezentuje jego pracodawca i pewien dystans do niego, prawda? Mówi this quiet archaic tongue, tak? Ten uroczy, archaiczny język, którym wy się tu nadal upieracie mówić, czyli ocenia również wartość kultury oryginału. To jest tylko muzeum, prawda? Nie warto się tym za bardzo interesować. No, upieracie się, to gadajcie, ale tak naprawdę nie ma to sensu. I kończy deklaracją wiary w siłę języka przekładu. The King's Good English, prawda? Dobra królewska angielszczyzna. Czyli za angielszczyzną, która jest dobra, co oznacza, że jest piękna i skuteczna, stoi siła króla, prawda? Czyli władza, siła imperium. Lokalna mowa jest urocza, żeby się nią posługiwać trzeba pewnego uporu, a nawet można powiedzieć oporu. A opór, zwłaszcza w kontekście militarnym, tylko prosi się o przełamanie. Czyli sprawa jest w zasadzie przesądzona. Niby żart, ale tak naprawdę żartów nie ma. Sceny z udziałem tłumacza, Owena czy Rolanda, w początkowej części sztuki są fajerwerkami humoru, jak to zwykle sceny nieporozumienia językowego. Wielowątkowa akcja dramatu w ogóle rozwija się z udziałem licznych, zabawnych incydentów. Jeden z Anglików zakochuje się w Irlandce i zaczynają się perypetie, chociaż widzowie dość szybko się orientują, że to wszystko nie może się dobrze skończyć. Prawda? Widzowie w tej sztuce, jeśli Państwo jej nie znacie, bardzo polecam, to szalenie pouczająca i bardzo ciekawa rzecz. Wiedzą więcej niż bohaterowie, tak? Są tak ustawieni, że wiedzą, że to się źle skończy.
Ostatni akt jest właściwie mroczny i tragiczny. Tymczasem nasz słabo opłacany tłumacz z dezynwolturą wykonuje powierzone mu zadanie. Przekształca i zmienia komunikaty Anglików, wyraźnie przy tym lekceważąc ich formalny i kategoryczny ton. Daje swoim ziomkom do zrozumienia, że to mowa trawa, my się tu znamy, ja was rozumiem, prawda? Reprezentując przybyszów, podważa ich wiarygodność i pomniejsza rolę, jaką mogliby czy mają odegrać. Oni są nie stąd, co oni mogą wiedzieć? Owen, chciałabym powiedzieć, że Owen dla mnie to jest przekład wcielony. Prawda? To jest postać, która rozgrywa zasadniczy temat dramatu Translations. Mianowicie niemożność porozumienia, językowo-kulturowe różnice w postrzeganiu świata, wzajemną nieadekwatność kategorii i wpływ przemocy jednego języka wobec drugiego oraz na życie pojedynczych ludzi i całej społeczności, a także nieświadomość nieodwołalnej zmiany, jaką przekład wprowadza w zastany świat. W kulminacyjnej scenie z udziałem Owena, kiedy okazuje się, że zakochany angielski oficer gdzieś przepada, jego przełożony, tracąc stosowany dotychczas łagodny ton perswazji, on mówił do mieszkańców tej wioski niemal jak do dzieci, no, tak upraszczając komunikat, mówiąc dużymi literami. Nagle traci ten ton i grozi mieszkańcom wioski represjami, łącznie z wybiciem trzody, wysiedleniem ludzi i zrównaniem domostw z ziemią. Wstrząśnięty tłumacz, który ma przekazać te chybowe wieści swoim ziomkom, nagle budzi się ze swojego szczęśliwego stanu pośrednika bez odpowiedzialności. Odkrywa bowiem, że to jest zadanie przekraczające spodziewany zakres obowiązków, a może raczej w ogóle wykraczające poza horyzont wyobrażonej roli tłumacza. No, mam powiedzieć swoim, że zaraz zostaną spacyfikowani. Znajduje się jednak w sytuacji bez wyjścia, bo kiedy na groźbę, która dotyka również i niego samego, jako członka wspólnoty, reaguje słowami "You are not", prawda, nie zrobicie tego, otrzymuje wyłącznie suchą i zimną odpowiedź. Do your job, translate. Rób swoje, tłumacz. Robi więc swoje, całym wszak jestestwem czując, jak bardzo nie swoje jest to swoje. Tłumacz znajduje się nagle zupełnie gdzie indziej, myślę, że jest. Czym jest to swoje tłumacza? Ten your job, który tłumacz ma wykonywać. Okazuje się, że tłumacz staje wobec trudności zupełnie innych niż kwestia zachowania ścisłości czy ekwiwalencji sensów i językowych form. Przekład wikła swoich uczestników, w tym tłumacza, a może przede wszystkim tłumacza, w cały szereg konsekwencji daleko wykraczających poza obszar językowej odpowiedniości. W scenie z dramatu Frilla tłumaczenie staje się częścią imperialnej polityki i operacji o charakterze militarnym, służącej pewnym celom strategicznym, a zarazem niosącej zagrożenie dla mienia i życia ludzi. Zahacza o kwestię lojalności, przynależności do wspólnoty, o sprawę tożsamości jednostkowej i zbiorowej, pytając o to, czyj jest tłumacz, gdzie przynależy, komu może, chce i jest wierny, a wreszcie staje się punktem wyjścia dla długofalowych procesów historycznych. Choć nie jest to dla bohaterów sztuki na razie oczywiste. Są to bowiem procesy, które przekraczają ich wyobraźnię. Sztuka Frilla, jak w soczewce, skupia zagadnienia, które dzisiaj znajdują się w centrum myśli przekładoznawczej. Właśnie dotyczące tego, jakie są warunki funkcjonowania tłumaczenia, do czego i komu służy oraz w jakim celu i na jakich warunkach tłumacz jest jego uczestnikiem. Zadając takie pytania, przekładoznawstwo wychodzi z impasu, w którym znalazło się po wyczerpaniu pożytków, jakie przyniósł mu radykalny zwrot językoznawczy, który nastąpił wraz z rozwojem XX-wiecznego językoznawstwa. I to wszystko wiemy, prawda? Te nowoczesne koncepcje przekładu mówiące o ekwiwalencji dynamicznej, te językoznawcze podejścia do tego, czym jest akt przekładu. Nie będę o tym mówiła, powiem tylko jednym zdaniem, że takim ideałem, do którego sięga ten, czy chce sięgać ten językoznawczy paradygmat, jest przekład dążący do całkowitej tożsamości z oryginałem, taki bezszmerowy, niezauważalny, prawda? Wykonywany przez niewidzialnego tłumacza, który nie komplikuje relacji między nadawcą i odbiorcą, tylko ją bez względu na koszty ułatwia. Pracujemy nad tekstami, to właściwie gdzieś z tyłu głowy wciąż to widmo tłumacza bezcielesnego, tłumacza, którego nie widać, nam towarzyszy. Historia Briana Frilla, Owena, pokazuje, że to nigdy nie jest tak. Znaczy, to jest żywy człowiek, który został nagle ściśnięty w kleszczach polityki. Zatem, skracając tę część teoretyczną, tłumacz jako instancja pojawia się w badaniach przekładoznawczych
od dawna, bo mimo tego, że ten ideał jakoś tam funkcjonuje w naszej świadomości, no to ten człowiek tłumaczący ciągle jakoś nam bruździ, prawda? Ciągle tu jednak jest. I nie da się to sprowadzić wyłącznie do kategorii językowych. Najczęściej umieszczany był zawsze w samym centrum aktu komunikacji międzyjęzykowej, choć zwykle brany ta kategoria tłumacz, prawda? Brana jest za pewnik i oczywistość. I w związku z tym wydaje się, że nie ma powodu, żeby o nim wspominać. Musi ktoś taki być, zniesiemy jego obecność, ale nie jesteśmy nią zachwyceni. Zagadnienia te na przykład ujawniają się w strukturalistycznej myśli przekładoznawczej, która pewnie jest Państwu dobrze znana, więc tylko zacytuję to i owo. Na przykład u Edwarda Balcerzana czy u Anny Legierzyńskiej tłumacz pojawia się jako element podwojonego schematu komunikacji, prawda? Czyli posiadającego pewne kompetencje autorskie odbiorcy. Tak? Tłumacz to się nazywa odbiorca 1, a zarazem on jest nadawca 2. Prawda? Mamy takie te podwojone, one zresztą pochodzą z rosyjskiej czy radzieckiej myśli przekładoznawczej również. Prawda? Balcerzan pisze o szczególnych przypadkach, jakimi są przekład autorski, polemiczny i ukryty, które ujawniają postawę tłumacza, ale to są sytuacje wyjątkowe dla niego. No i zasadniczo dotyczą tłumaczy, którzy zarazem są pisarzami, którzy są autorami. Nawet w tym wypadku tłumacz i jego postawa rozpatrywana jest jako element poetyki, a nie jako żywy człowiek, stając się poniekąd przypisem do relacji tekstów. Tłumacz nie jest żywym człowiekiem, podobnie jak nie jest nim ani autor, ani czytelnik. Prawda? Uczymy się wszyscy o tym, że nie możemy mówić o żywych ludziach, tylko o tekstowych ich reprezentacjach. W późniejszym szkicu Strategię tłumaczy Balcerzan stwierdza wręcz, że o ile rzeczywistość związana z okolicznościami powstania dzieła oryginalnego, w tym biografia autora i inne konteksty mają znaczenie dla jego rozumienia, o tyle w przekładzie obecność takich elementów jest niedopuszczalna, a kontekst życia twórcy przekładu nie może odgrywać w nim roli doniosłej ani integrującej, bo nie jest przedmiotem prezentacji ani powodem, dla którego sięgamy po dzieła tłumaczone. No? Autor i jego biografia jest ważna, tłumacz i jego biografia jest niepożądana. No? Pisze tak Balcerzan. Prywatność translatora daje o sobie znać najdotkliwiej w uchybieniach przekładu. Gdy zaczynamy poznawać mechanizm błędów i snuć nieprzyjemne domysły na temat ich przyczyn, wizerunek przekładacza rysuje się coraz plastyczniej. Tak? Tłumacz widoczny jest w swoich błędach. Jak nie ma błędów, to jest niewidoczny i tak jest dobrze. No? Nikt nie bierze pod uwagę sytuacji obecną. Więc kategoryczne rozdzielanie sfer autora i tłumacza, tekstu i nietekstu, twórczości i życia prowadzi do swoistego paradoksu, wydaje mi się. Element najsilniej eksponujący przekładowość, czyli objawiająca się w tłumaczeniu sygnatura tłumacza, prawda? Czyli to, po czym poznajemy, że mamy do czynienia z tłumaczeniem. Prawda? Ślad jego horyzontu historycznego i indywidualnego gestu twórczego, już nie mówiąc o biograficznej konkretności, zostaje prototypowo uznany za błąd, za odchylenie od idealnej wizji przekładów. Dodatkowo, to też jest interesujące, jak się czyta teorię przekładu, tłumacze nieodmiennie zostają poddani swoistemu odcieleśnieniu. Badacze usiłują zajrzeć, tu posłużę się metaforami, prawda, do czarnej skrzynki umysłu tłumacza. Tak? Mówi się o tym, że to jest ta czarna skrzynka, do którego staramy się dobrać, są takie techniki zapisu myśli tłumacza, ale nie wiadomo, co tam się dzieje. Odczytują jego, tropią jego ślady, prawda? To jest ślad tłumacza, to jest coś bardzo takiego, ta powszechna metafora w tekstach teoretycznych. Tak? Albo odczytują sygnaturę, czyli tylko podpis, prawda? Ale nie człowieka ciągle. A najchętniej wsłuchują się w jego głos. Jak już głos z tłumacza dochodzi do nas, to znaczy, że już powinniśmy być usatysfakcjonowani, że cały tłumacz jest w tekście. To tak jakby sam język przekładoznawstwa stawiał opór wobec faktu, że tłumacz to człowiek, który ma umysł i ciało, a nawet umysł ucieleśniony oraz, że ma swoje interesy, swoje własne zdanie i poglądy, wchodzi w relacje, staje po jakiejś stronie, przynależy do jakichś grup, jest członkiem jakiegoś społeczeństwa, podlega jakimś prawom czy normom, a także je współtworzy. Jest pod presją, na czymś mu zależy, czegoś się boi.
W ostatnich latach najmocniejszy głos na temat konsekwencji takiego rugowania tłumacza z procesu historycznego należy oczywiście do Lorenza Venutiego, który pokazuje, jak w literaturze Zachodu tłumacz był systematycznie wypychany z obrazu po to, żeby mówić tylko o autorze i jego odbiorcy, prawda? I ta słynna historia przekładu Venutiego nosi tytuł The Translator's Invisibility, prawda? Niewidzialność tłumacza. Nie będę o tym mówić, bo to są sprawy dobrze znane. Powiem raczej o tym, gdzie tłumacz do teorii przekładu zaczyna wchodzić skuteczniej niż tylko jako element poetyki tekstu, albo tylko jako ten niewidzialny głos. Po pierwsze, wraz z pojawieniem się wczesnych wersji socjologii przekładu, czyli u badaczy szkoły izraelskiej i w tekstach tzw. manipulistów, tłumacz pojawia się jako element czy uczestnik gry. I to jest przełom, dlatego że tłumaczenie wtedy zostaje, to są lata 80. Tak? I później. Tłumaczenie zostaje umieszczone w przestrzeni kultury rozumianej jako system i staje się elementem szerszych procesów kształtujących życie społeczeństwa. Nie patrzymy na parę tekstów, tylko patrzymy na to, jak tekst tłumaczony, czy teksty tłumaczone jako konstelacja działają w przestrzeni kultury rozumianej jako tak zwany polisystem, prawda? Czy też system systemów, czy też jak wchodzą do literatury narodowej i stają się jej częścią. Dzięki temu przekładoznawstwo wymyka się z filologicznej wieży z kości słoniowej, prawda? Przestajemy już tylko pięknoduchowsko mówić o języku poetyckim, zaczynamy mówić o tym, co to znaczy dla ludzi, którzy z tego języka korzystają i którzy w tym języku żyją. A z czasem przekład zaczyna się liczyć jako jedna z metodologii kulturoznawczych, a nawet model badania kultury. Pierwsze badania w tym kontekście koncentrują się na normach społecznych i kulturowych i zależnościach ideologicznych i ekonomicznych, w ramach których pracują tłumacze. A te uwarunkowania społeczne nie ulegają unieważnieniu w momencie, w którym zaczynają tłumaczyć. Jestem człowiekiem żyjącym pod prawem, jak mówił Pan Jezus o sobie, tak? Ale jak zaczynam być tłumaczem, to nadal nim jestem. Tłumaczenie zaczyna być też postrzegane jako dyskurs krytyki kultury, czyli fakt, że ktoś czyta tekst z innej pozycji niż z tej, w której został napisany, jest już osiągnięciem pewnej pozycji krytycznej. Już patrzę z dystansu, a wobec tego zadaję pytania temu tekstowi. A więc tłumacz staje się podmiotem zachodzących zmian kulturowych. Dzięki tłumaczeniu, czyli dzięki tłumaczom i ich pracy, zachodzą procesy dynamicznie rozwijające kulturę. W 1998 roku Susan Bassnett i André Lefebvre opublikowali taką książkę, która się nazywa Constructing Cultures, tak? Konstruowanie kultur. I to jest książka o historii przekładu, czy zbiór szkiców o historii przekładu. No właśnie, a w pierwszej dekadzie XXI wieku pojawia się już systematyczna, czy próba systematycznego badania samego tłumacza, czyli to, co nazywamy translator studies. Pierwszą taką pełniejszą systematyzację tego pola proponuje badacz szkocki, nawet dokładnie pracujący w Finlandii, który się nazywa Andrew Chesterman. I Andrew Chesterman w 2009 roku bierze taki szkic pochodzący z początku lat 70., który Jamesa Holmesa, bardzo znany, który się nazywa, który jest przedstawiany często jako mapa przekładoznawstwa. Tak? Czyli w 70. latach James Holmes stworzył zarys dyscypliny, jaką nazwał przekładoznawstwem, Translator Studies. I teraz Chesterman bierze tę mapę i konstatuje po pierwsze, że tłumacz nie jest na tej mapie nigdzie reprezentowany, prawda? Mamy badania teoretyczne, badania stosowane, mamy cząstkowe, mamy opisowe, mamy takie, śmakie, owakie, ale nie ma tam nigdzie kategorii tłumacza. Prawda? I stara się wpisać w tę mapę, wszędzie, gdzie tylko się da, kategorię tłumacz. Gdzie mogę wpisać człowieka? Prawda? Gdzie mogę odejść od pojęć abstrakcyjnych, a wpisać człowieka. W rezultacie zasadniczy akcent pada na trzy obszary badań. Na socjologię, na historię i na proces kognitywny. Tak? Socjologię przekładu, czyli to, o czym wspomniałam przed chwilą, te procesy związane z miejscem przekładu w tkance społecznej. Historię, czyli jak się rozwijał przekład i jak współtworzył historię humanistyki, czy historię człowieka. I to pole kognitywne, proces kognitywny, czyli co się dzieje
w umyśle, w jaki sposób umysł pracuje, wytłumaczyć. Powiem teraz krótko, co zatem jest przedmiotem badań Translator Studies. Po pierwsze, może to być status tłumaczy w różnych kulturach. No i to zaskakujące, jak bardzo jesteśmy gotowi przyjmować to, co znamy od siebie z domu, za model uniwersalny. Otóż tłumacze w różnych kulturach, w różnych językach pracują w zupełnie innych warunkach, prawda? Mają zupełnie inny status, mają inne płace, warunki pracy, modele roli społecznej, którą przyjmują, habitus tłumaczy, organizacje i sieci, w których działają, prawne aspekty ich funkcjonowania, ekonomiczne aspekty ich funkcjonowania, relacje władzy, jakim podlegają i jakie sami tworzą. Dalej, nadal w tym obszarze socjologicznym, mamy publiczny dyskurs dotyczący tłumaczy i tłumaczenia, w tym zarówno dyskurs krytyczny, jak i literacki. A więc co się mówi o tłumaczach? Jak się tłumaczy przedstawia? Czy w ogóle się ich widzi? Prawda? Ciekawy bardzo wątek w tym zakresie, taki nieoczekiwany, a niezwykle płodny, bardzo też to Państwu polecam jako takie pole do obserwacji. To są obrazy tłumaczy w literaturze i w sztuce. No to ja teraz pokazując Państwu Briana Freela i jego Owena, tym się właśnie posłużyłam, tak? W jaki sposób dramatopisarz wyobraża sobie rolę tłumacza w takiej sytuacji. Otóż są to bardzo często daleko idące i bardzo przenikliwe wizje. Na pewno każdy z Państwa może przywołać jakieś tam powieści, w których tłumacz pełni rolę bohatera, czy filmy, w których tłumaczka pełni rolę bohatera, prawda? Warto zobaczyć, jak się opisuje tłumaczy, jako bohaterów w rzeczywistości. Borges o tym pisze, prawda? Pisząc o Eosie, jako tłumaczu Aristotelesa, nie wiem, Javier Marais, Serce tak białe, gdzie bohaterem głównym jest tłumacz kabinowy i tak dalej. To bardzo ciekawe, polecam jako ćwiczenie. Oczywiście w tym kontekście bardzo istotnym źródłem wiedzy i zarazem odrębnym polem badawczym są teksty dyskursywne pisane przez samych tłumaczy. No? Czyli szkice, komentarze, wywiady z tłumaczami, co tłumacze mówią o sobie, to też jest jakiś rodzaj diagnozy tego, jak się widzą, prawda? Gdzie są, w jakie miejsce są wpuszczeni i gdzie się, na co się zgadzają. Tak? Wstępy, posłowia do przekładów, w jakim celu tłumaczą, jakie są ich głębokie motywacje. Tego rodzaju teksty oczywiście wchodzą w zakres zainteresowań przekładoznawczych od jakiegoś czasu już, czy od dawna, natomiast zwykle służą jako materiał pomocniczy do omówienia samych przekładów, prawda? A nie jako przedmiot badań samych w sobie, czy przedmiot badań nad tłumaczem jako instancją. Chesterman proponuje, i to ciekawe jest, by w analizie dla mnie, prócz kategorii skoposu przekładu, czyli tego celu przekładu, który sobie stawia ramy celowej, w której funkcjonuje tłumacz, prawda? Skopos to jest taka myśl o tym, że każdy przekład ma swój cel i że ten cel jest wyznaczany przez klienta, który zamawia u tłumacza pewną usługę, prawda? Jak potrzebuje ulotkę, która ma mówić o tym, jak używać, nie wiem, pralki automatycznej, no to zamawiam u takiego tłumacza, który potrafi posłużyć się taką terminologią, żeby użytkownikowi pozwolić z tego skorzystać. Tak? Jak zamawiam tłumaczenia Aeschylosa, no to też mam jakiś cel w tym, prawda? Dla jakiejś publiczności. Więc to się nazywa skopos w badaniach przykładoznawczych. Natomiast Chesterman mówi, żeby uzupełnić tę kategorię o telos. A telos, który on definiuje jako wewnętrzną motywację do podjęcia przekładu. Nie tylko tę zewnętrzną ramę formalną, funkcjonalną, po co i dla kogo tłumaczę, ale również dlaczego tłumaczę. Coś, co wypływa z wewnętrznej motywacji. Telos oczywiście byłby pojęciem o szerokim zakresie i nie ograniczał się do takich postaw ideowych i pozarynkowych. Prawda? Czyli tłumacz, który tłumaczy dla kasy, też ma jakiś telos. Tak? Muszę utrzymać, muszę nakarmić dzieci. No, to jest interesujące, bo wtedy wyłączamy przekład z takiego obiegu, czy poszerzamy obieg przekładu, funkcjonowania przekładu, prawda? Nie idealizujemy tej pracy. Nie pozwalamy się umieścić w wieży z kości słoniowej, która jest może zaszczytna, ale czasami bardzo niebezpieczna, można umrzeć z głodu. W perspektywie socjologicznej tłumacze i tłumaczenia są częścią większych struktur
i podlegają zaobserwowanym normom czy prawidłowościom, tak samo jak inni członkowie społeczeństw. Skupienie się na pojedynczych tłumaczach nie pozwala wprawdzie ustalić ogólnie obowiązujących reguł, ma za to inne zalety. Na przykład takie badania, podobnie jak mikrohistorie, to jest taka dziedzina historii, która też w tej chwili okazuje się szalenie przydatna, a przez wiele dekad była, czy stuleci była właściwie lekceważona jako takie śmieć historyczne, prawda? Daje szansę na to, żeby nie prześlepić wyjątków i szczególnych sytuacji, ale nade wszystko pozwala na zbieranie indywidualnych przypadków, dzięki czemu to bardzo piękny, mnie bliski, dywersyjny model badania, prawda? Można rozszczelnić opisy przebiegu pewnych procesów. Tak? Nauczyliśmy się rozumieć czy wierzyć, że tłumaczenie działa w pewnym procesualnym ciągu. Tymczasem może się okazać, jak popatrzeć na pojedyncze przypadki, to w ogóle nie jest tak. No, a może się da podważyć tę jakąś ideę, która nas więzi. Tłumacze potraktowani indywidualnie, jako podmioty o mniej lub bardziej wyrazistej sprawczości, przestają być wtedy tylko ilustracjami działania powszechnych zasad. Lecz nabierają charakteru autonomicznych podmiotów kultury, aktywnie kształtujących swoje miejsce i rolę w kulturze. Można więc na tle ogólnych prawidłowości dostrzec także na przykład akty oporu czy niezgody, na działania subwersywne, swoistą kulturową kontrabandę uprawianą pod płaszczykiem dostosowania. No, czyli wpisuje się w model tłumacza, który obowiązuje w danym momencie, bo muszę, tak? Ale zarazem postanawiam coś tam podskrobać, coś zrobić inaczej, na mocy swoich kompetencji. Prawda? Posiadanie kompetencji tłumacza to jest ogromna władza. Często stosowana, czy mogąca tylko zaistnieć właśnie z ukryciem. No właśnie. W takim kontekście inny badacz, Anthony Pym, postuluje coś, co nazywa humanizację historii przekładu. Żeby na historię przekładu popatrzeć z punktu widzenia pojedynczej jednostki, która jest twórcą tej historii przekładu. Umieszczenie w ogniskowej tłumacza, przy wszystkich tych ograniczeniach, które wynikają z mikroskali, pozwala na zadawanie pytań dotyczących etycznego wymiaru przekładu. Również, prawda? Osobistej odpowiedzialności tłumacza, społecznej przyczynowości, która jest związana z działaniem tłumacza i z jej skutkami, z działalnością tłumacza i z jej skutkami, skutkami indywidualnych decyzji czy postaw. I to jest z jednej strony brzmi groźnie, prawda? To znaczy tłumacz podlega pewnej ocenie etycznej, z drugiej strony brzmi wyzwalająco. Moja decyzja może. Mówiąc krótko, i mam nadzieję, że uda mi się te przykłady przedstawić za chwilę, może komuś uratować życie. I to nie jest błaha władza. Definicja studiów nad tłumaczem, czyli tych translator studies, którą sugeruje Chesterman, brzmi mniej więcej tak. Jest to obszar poszukiwań, które zasadniczo i jawnie koncentrują się na badaniu agentów zaangażowanych w tłumaczenie, a zwłaszcza ich działalności i nastawienia, interakcji ze środowiskiem społecznym i technicznym oraz historii i wpływu, jaki wywierają. To dość brzmiąca ogólnie i sucho formuła i wymaga wypełnienia treścią przy pomocy badań deskryptywnych, czyli opisowych, prawda? Oraz krytyki i rozwinięcia na poziomie teoretycznym. Zadanie to nadal czeka na przykładoznawców i mam nadzieję, że będzie dynamicznie rozwijane, już jest rozwijane. Anthony Pym szkicuje model metodologii badań historycznych i pisze o potrzebie przesunięcia środka ciężkości w badaniu tłumaczy z abstrakcji ku konkretowi, czego bezpośrednim znakiem jest w jego dyskursie translatorowicznym przejście od symbolicznej liczby pojedynczej, tłumacz, prawda? Tłumacz robi to, tłumacz robi tamto, tłumacz musi, tłumaczowi nie wolno, do konotującej konkretność losów konkretnych ludzi liczby mnogiej, tłumacze. I pisze tak. Materialne ciało jako ruchoma jednostka biologiczna to w zasadzie wszystko, czego trzeba, by zerwać z formą abstrakcyjnej anonimowości. To jest też bardzo interesujące, jak cielesność okazuje się istotna w dążeniu do osiągnięcia tych celów badawczych. Ciało ludzkie wykonuje różne czynności, zużywa zasoby, odczuwa przyjemność i ból, wchodzi w związki, rozmnaża się, może się także poruszać. Oznacza to, że cieleśni tłumacze muszą się troszczyć, by im płacono nie tylko za pojedynczy przekład, ale i za usługi, które świadczą przez całe życie. Należy też oczekiwać, że będą unikać fizycznych cierpień,
więzienia i tortur. Są też... Rozumiem, że to jest oddźwięk do osobistej historii. Prawda? Jakby przejdę zaraz na koniec do przykładów, ale to bynajmniej nie jest takie abstrakcyjne. A więc będziemy unikać tortur. Są też bardziej mobilni niż jakiekolwiek normy, ceny i systemy. Mogą wędrować od miasta do miasta, od kultury do kultury. Żaden z tych aspektów nie jest szczególnie ważny z perspektywy abstrakcyjnego tłumacza w liczbie pojedynczej. Wszystkie są jednak bardzo istotne w kontekście roli tłumaczy w kształtowaniu historii przekładu. Dlatego mówiąc o tłumaczach, odnoszę się do ludzi, którzy mają ciała z krwi i kości. Kiedy się ich ukłuje, krwawią. Więc uwzględniając wymiar biologiczny i cielesny, mamy szansę na urealnienie i ukonkretnienie przedmiotu i zakresu badań oraz na odsunięcie niebezpieczeństwa, że oto zamienią się one jedynie w repozytorium metafor dla innych dziedzin humanistyki. To jest w związku z tym, że przekładoznawstwo stało się dziedziną dynamiczną i przydatną, to jest jedno z niebezpieczeństw, prawda? Że nie myślenie kategoriami przekładowymi zostanie przeniesione na inne dyscypliny humanistyki, tylko same metafory. Prawda? Tak jak się stało na przykład z szlachetną i bardzo tutaj czczoną metaforą mostu. Tak? To jest metafora, która z jednej strony pokazuje niezwykle istotny element działania tłumaczenia, ale z drugiej strony może być zamykająca. Jeżeli zawsze powiemy, że jesteśmy mostem, prawda? To odmawiamy sobie możliwości działania w zakresie innych, czy opisywanych innymi metaforami. A czasami tłumaczenie jest nie wcale żadnym przyjemnym łączeniem, tylko jest sferą walki. I też o tym zaraz powiem. Króciutko jeszcze może o takich konkretach prostych bardzo, które proponują badacze teorii, badacze tłumaczy. Po pierwsze powiadają o, to jest taki prosty dwupunktowy program. Po pierwsze patrzeć na ludzi, a potem, najpierw na ludzi, a potem na tekst. Zawsze w klasycznych badaniach przekładowych jest inaczej, prawda? Po drugie, skupić się na analizie interkultur, czyli sfer pomiędzy, w których działają tłumacze. Inter, a nie cross albo multi. Da? I tutaj znowu wracam do mostu. Most jest cross, tak? A oni mówią, popatrzmy na to, co jest mostem wobec tego, czy co jest tym, tą sferą przygraniczną. Prawda? Chodzi o obszar wspólny w sensie ścisłym, czyli o nakładające na siebie dwie lub więcej kultur i języków, w którym to obszarze żyją i pracują tłumacze, albo odwrotnie, które to obszary żyją i pracują w tłumaczu. Tak? Bo to też jest interesujące, że to nie jest tak, że znaczy jakby tłumacz jest mobilną, żywą interkulturą. Prawda? Wędrując, niesie ze sobą granice. Tak? Nie wyzwala się nigdy z tego bycia w sferze pomiędzy. Nie cross, nie multi, tylko inter. Jeśli patrzymy najpierw na teksty, to w sposób naturalny zakładamy istnienie dwóch stron i dychotomiczny podział. Tu oryginał, tu przekład, prawda? Tu jest tu, a tu jest tam. Tu są swoi, tam są obcy. Tymczasem tłumacze i ich działanie w interkulturach pozwala dostrzec to, co wydarzyło się na terenie wspólnym, który charakteryzuje niejednorodność. Ani tu, ani tam. Ani swoi, ani obcy. Da? Skomplikowanie i taki potencjał sensotwórczy, który rodzi rzeczy, o których jeszcze nie wiemy. Tak? Rzeczy, które nie są jeszcze zakwalifikowane. Kiedy skupimy się na tłumaczu, ta absolutna separacja stron i linia przebiegu granicy traci jednoznaczność. Podobnie jak podmioty postkolonialne, prawda? W krytyce postkolonialnej mówi się o tym, że mieszkańcy byłych obszarów kolonialnych to są translated people. Tak? I'm a translated man, mówi Salman Rushdie. Więc tłumacze to też są translated people. Tak? To są ludzie, którzy z racji wykonywanej pracy, wymagającej nie tyle oscylacji między tu i tam, co bycia tu i tam, nierzadko niosą w sobie rany związane również z tą swoją przekładową naturą. To często łączy się z migracją, z presją polityczną, z podróżami niekoniecznie związanymi z własną chęcią, z koniecznością przeflancowania się zupełnie do innej kultury, o czym na przykład pisze Ewa Hoffman, znana Państwu z pewnością. I paradoksalnie, to mi się wydaje też szalenie ciekawe, to nie owa migracja, nie owo oscylowanie między kulturami, czy łączenie w sobie tych elementów jest przyczyną
bólu, krwawienia. Tylko tak naprawdę przyczyną tych traumatycznych przeżyć jest konieczność opowiedzenia się po której ze stron. No? Ujednoznacznienia deklaracji przynależności. Pomyślimy o tym Owenie u Frilla. No to on dopóki czuje, że jest swój, ale też troszkę ich, to sobie świetnie radzi. Jest po prostu królem życia. W momencie, w którym mu mówią, teraz mówisz naszą historię, tylko naszą historię, nagle następuje pęknięcie. Mogłabym jeszcze sporo mówić na temat tego, skąd brać na materiały do takich badań, ale to może mniej nas tutaj interesuje. Powiem tylko, że na przykład temat archiwów tłumaczy jest tutaj szalenie ciekawy. No, tłumacze rzadko zostawiają po sobie, chyba że są bardzo słynnymi mężczyznami, prawda? Rzadko zostawiają po sobie spójne archiwa. A to wszystko na przykład mogą być fantastyczne materiały do tego, w jaki sposób pracowali konkretnie, prawda? I materiał do tego, żeby wyciągać wnioski na temat tego, co to znaczy dla kultury. Listy, pamiętniki, dzienniki, korespondencja prywatna bardzo często. Fantastyczne materiały, miejmy nadzieję, są przechowywane w wydawnictwach, czyli kopie redaktorskie. Korespondencja z redaktorami, prawda? Wiele z tego w XX wieku działo się przez telefon. Sama wiem to doskonale, jak zajmowałam się Miłoszem, no to w momencie, w którym rozmawia przez telefon i tylko w liście jest potem ślad o tym, że ślad za naszą rozmową, przesyłam to czy tamto, no to wiem, że to jest materiał, który zginął na zawsze. I ustalenia nigdy nie zostały zapisane. To nazywa się pracami archeologicznymi, tak, archeologia badania tłumacza. Ciekawa dyscyplina i myślę, że wymagająca też refleksu, dlatego że te archiwa i te listy giną, prawda? Znaczy póki jeszcze są, póki żyją ludzie, póki żyją redaktorki na przykład, które pracowały z tłumaczami, to warto się za to brać, znaczy warto jakoś zabezpieczać ten materiał i dawać swoim studentom, żeby pisali doktoraty. Bo to jest znikliwa sfera literatury, a moim zdaniem niezwykle istotna. Czy mamy jeszcze chwilkę? Mogę jeszcze parę minut, bo chciałam zakończyć dwoma przykładami, które nas przeniosą z powrotem z tych takich akademickich rozważań i literackich w prozę, brutalną prozę życia, a nawet w sferę wojny. I to będą przykłady, które mówią o roli, o cielesności, o pozycji tłumacza, konkretnych ludzi w tłumaczeniu konfliktu zbrojnego. I teraz to oczywiście nie są tłumacze pisemni i to nie są tłumacze literatury. Natomiast wydaje mi się, że te przykłady, szokujące czasami, bardzo dużo mogą dać nam w naszym myśleniu o tym, czego tłumaczenie dokonuje i jak obciąża tego, kto jest jego podmiotem. Więc pierwszy z moich przykładów dotyczy Afryki Południowej. W 1995 roku w Afryce Południowej powołano Komisję Prawdy i Pojednania, Truth and Reconciliation Commission. Będę się posługiwała skrótem TRC. I to jest, będę korzystała z materiałów opracowanych przez dziennikarkę, która jest również poetką, pisarką, bardzo wybitną intelektualistką południowoafrykańską, Antje Kroch. I ona pracowała, relacjonowała obrady tej komisji, czy działania tej komisji od samego początku. W 2006 roku, a więc 10 lat po zainicjowaniu tych prac, na Uniwersytecie Kapsztadzkim odbyła się konferencja poświęcona przekładowi w ramach pracy dla TRC. I z niej pochodzi stanowiący dla mnie ważne źródło zapis wypowiedzi tłumaczy. Tam odbył się panel tych ludzi, którzy pracowali lata wcześniej właśnie w trakcie tych bardzo dramatycznych wydarzeń. Drugi przykład, którym się posłużę, to będzie pochodził z Chorwacji i dotyczy tłumaczy pracujących dla misji obserwacyjnej Wspólnoty Europejskiej. Prawda? Czyli European Community Monitoring Mission. To jeszcze to jest rok 91 i 2, więc jeszcze wtedy Unia Europejska miała inny kształt, stąd mówimy o wspólnocie europejskiej. I tutaj posługuję się zapisem czy materiałami opracowanymi przez badaczkę chorwacką pracującą w Stanach, która się nazywa Zrinka Stachuliak,
A ona z kolei posługiwała się wywiadami, które zostały zebrane natychmiast, w trakcie jeszcze pracy tych tłumaczy, przez psychologa klinicznego, który się nazywał Iwana Magdalenicza, na miejscu. Czyli mamy w jednym wypadku nie mamy zapisu bezpośredniego, tylko 10 lat później i wypowiedzi samych tłumaczy, w drugim wypadku mamy od razu wypowiedzi tłumaczy spisywane przez badacza. Najpierw Republika. Celem prac Komisji Prawdy i Pojednania było przedstawienie, tu cytuję, najpełniej jak to możliwe, przyczyn, istoty i zakresu rażących aktów naruszenia praw człowieka, jakie popełniano w okresie od 1 marca 1960 do daty granicznej, czyli do grudnia 1993, przez prowadzenie postępowań i przesłuchań. Komisja ta decydowała również o amnestii dla sprawców. Miała przywrócić ludzką i obywatelską godność ofiarom apartheidu oraz zarekomendować działania naprawcze. Wreszcie stworzyć raport oraz propozycje rozwiązań, które zapobiegłyby dalszemu łamaniu praw człowieka w Republice Południowej Afryki. Przesłuchania rozpoczęły się w kwietniu 1996. Zebrano 20 tysięcy zeznań ofiar, z czego 2 tysiące podczas publicznych przesłuchań. Wpłynęło 8 tysięcy wniosków o amnestię ze strony sprawców. Praca komisji, bez względu na ostateczną ocenę jej wyników, stała się wielkim procesem redefinicji tożsamości społeczeństwa RPA, które, jak wiadomo, stanowi mieszankę narodowości, gęstą sieć zależności klasowych i kolonialnych oraz bierze babel 11 oficjalnych języków. Potrzeba przekładu była więc oczywista, a obrady tej komisji były pierwszym w historii Afryki Południowej wydarzeniem z udziałem tłumaczy symultanicznych. Znaczy, po raz pierwszy ustawiono kabiny. Wpływ ich pracy na rdzenne języki oraz na samych tłumaczy nie doczekał się dotąd, o ile wiem, szerszego opracowania. Niektórzy z tych tłumaczy zatrudnionych przy pracach TRC byli profesjonalistami, którzy byli wykształceni w ośrodkach przekładoznawczych w Antwerpii i w Genewie i mieli świadomość wymaganych w tym zakresie kompetencji. Sami także prowadzili szkolenia zawodowe. Inni mieli za sobą tylko ekspresowe dwutygodniowe szkolenia. Niektórzy byli wcześniej uczestnikami zdelegalizowanego Afrykańskiego Kongresu Narodowego, prawda, czyli ugrupowania Nelsona Mandeli, i jako aktywiści też tłumaczyli tam. Więc to definiowało od razu ich postawę w ramach prac komisji. Prawda? Proszę zobaczyć, to jest niezwykle delikatna tkanka społeczna. Tak? To jest społeczeństwo poranione potwornymi zbrodniami. Więc postawa jakby tutaj nie jest bez znaczenia. Oraz profesjonalizm, czyli to założenie przezroczystości. Podobnie jak u Owena, jak Owen u Freela, tłumacze przesłuchań mieli świadomość, że znajdują się w centrum aktu komunikacji, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Inaczej jednak niż on, jako profesjonaliści, znali etyczne uwarunkowania swojego działania. No, jeden z nich, Lebonhang Matibile, ja tutaj cytuję te nazwiska, bo myślę, że to jest istotne, jeśli mówię o tym, że mam mówić o konkretnych ludziach. Wspomina strach towarzyszący pracy. Mówi o tym, że kabiny stały z przodu sali, więc publiczność zadawała sobie cały czas pytania, kim są ci ludzie w szklanych klatkach. Z drugiej strony wszyscy mieli słuchawki, więc tłumaczom towarzyszyła myśl, że każdy błąd zostanie natychmiast zakwalifikowany, zdemaskowany, a ten, kto go popełni, zostanie rozpoznany. Widać ich. To ci ludzie źle mówią. Widzialność w kontekście odpowiedzialności okazywała się dodatkowym ciężarem, a jednak Matibile mówi tak, że miło było przekonać się, że bez nas nikt nie byłby w stanie śledzić przebiegu procesu. Byliśmy doceniani, zyskaliśmy pewność siebie i czuliśmy się wzmocnieni. Obecność tłumaczy, cały czas referuje wypowiedzi tych osób, które pracowały, wzbudzała różnorakie reakcje przesłuchiwanych. Od negacji czy wrogości, na przykład nie słuchajcie tego, co on mówi, tylko słuchajcie mnie, prawda, mówi zeznający. Przez niezrozumienie, ktoś mówi tak, nie słyszę, o co pan pyta, bo cały czas ta kobieta coś do mnie mówi. Tak? Zagubienie, pytający i odpowiadający mówią wieloma różnymi językami, a ktoś stale słyszy głos jednego człowieka w jednym języku. No to jakby tutaj ta nowość technologii również jest elementem, który bardzo brutalnie wprowadza tłumacza jako instancję porozumienia społecznego. Z drugiej strony następowała identyfikacja tłumacza z przesłuchującym, kiedy zeznający patrzą na tłumacza i do niego się zwracają. Nie odpowiadają prokuratorowi, tylko mówią do tłumacza, no? Bo on odezwał się głosem, językiem, który rozumieją. Ta identyfikacja bywa bardzo silna. Sama krok
czyli autorka tego opracowania, pyta jednego z tłumaczy. Czy to ty tłumaczyłeś świadectwo żony Beckiego? Wiesz, słyszę w głowie całe to świadectwo dokładnie z twoją intonacją. Dziwne, że tak wiele głosów świadczyła, to głos tłumacza pozostaje. Tam historia żony Beckiego to jest żona przyjaciela tych osób, które rozmawiają. Chodzi o potworne tortury, którym tam zostali poddani członkowie tej rodziny, prawda? Więc to ten głos jest głosem zapisu tego traumatycznego wydarzenia. Z jednej strony zatem tłumacz jest postrzegany jako adresat świadectw, a z drugiej jako ich podmiot, prawda? W obu wypadkach w fizycznym sensie właściwie przejmuje tę rolę na siebie. To ciało w szklanej klatce. Nie tylko głos w fizycznym sensie ma tu znaczenie. Tłumacze dla TRC musieli tworzyć słownictwo dla relacjonowanych wydarzeń i konstruować terminologię, czasem w zakresie bardzo podstawowych pojęć. Na przykład w jednym z języków nie było słowa sprawca. Nie mieli do dyspozycji żadnych źródeł czy słowników. Sami tworzyli glosariusze, dyskutowali o problematycznych terminach, ustalali ich zakresy. Prawda? Czyli budowali na potrzeby tego procesu języki. Słowa powstawały w dynamice przekładu ustnego, a ich znaczenie, obarczone emocjonalnym wymiarem sytuacji komunikacji, wykraczało poza czystą referencję. Na przykład Katie Marais pyta, kiedy mamy nowe słowo, czy pracujemy wokół konceptu, czy zajmujemy się jego emocjonalną stroną? Matti Bile wspomina też o problemie tabu. Przywołuje przypadek zeznania starszego mężczyzny, który przy opisie tortur, jakim go poddawano, odmawia pracy z tłumaczką. Mówi coś takiego, o dziewczyno, jak słyszę twój głos, to ja nie mogę nawet pomyśleć o tym, co mi robiono. No i Matti Bile przejmuje rolę tej tłumaczki i zdaje sobie sprawę, że być może po raz pierwszy wypowiada w języku Sesoto słowo penis, ponieważ postanowił, że odmówi użycia ogólnego eufemizmu, ponieważ chodzi o opis bardzo konkretnej sytuacji, która się przydarzyła konkretnemu człowiekowi. Tłumacze zatem z powodów czysto językowych, takich jak brak słownictwa, czy kulturowych, takich jak przełamywanie tabu obyczajowego, w praktyce muszą zawiesić iluzję reprodukcji oryginału. Nie możemy mówić, że to jest lustrzane odbicie, skoro sami tworzymy ten obraz. Szczególną trudność sprawiały wypowiedzi określane przez tłumaczy jako niezborne, incoherent, to się pojawia takie słowo. Zwykle na skutek obciążenia traumatycznymi przeżyciami, ale również na skutek, czy też wynikające z tego, że osoby zeznające to były osoby niezwyczajne publiczne wypowiedzi, prawda, i nieznające zasad dyskursu w takich sytuacjach. W każdym razie domagające się z punktu widzenia fortunności komunikacji, uporządkowania i redakcji, bo inaczej były bełkotem. W przypadku takiego świadectwa tłumacz staje przed pytaniem etycznym. Skoro zmuszony jest decydować, na ile i jak ingerować w niestandardową wypowiedź, by zapewnić jej zrozumiałość, a nie zatrzeć niezborności, która stanowi element świadectwa, na której neutralizacja może okazać się przekłamaniem istoty przekładu. Tłumacze pokonywali wzajemną niekompatybilność języków, odkrywając miejsca puste albo zagospodarowane w nieoczywisty sposób. Świadectwa składane przez TRC są w istocie tworem świadków i tłumaczy. Powstałem na przecięciu doświadczenia i jego opisu. Celem ich wysiłków było, warto przypomnieć, dotarcie do prawdy i do pojednania. To są wysokie stawki. Proces ten zachodził nie w abstrakcyjnej, pozajęzykowej, pozacielesnej przestrzeni in between, ale w umyśle i w ciele tłumaczy. Przekład pozwalał wypowiedzieć to, czego dotąd powiedzieć się nie dało, na co nie było słów i formy. To, co niewypowiadalne, na przykład skatowane ciało, prawda, albo zmaltretowana psychika, stawało się słowem, które zadecyduje o przyszłości ludzi. Te teksty stanowiły poważne wyzwanie emocjonalne. Tłumaczka Abu Bar Petersen wspomina, jak przy drastycznych relacjach sprawców czuła na sobie wzrok ofiar. To ona mówiła do nich w pierwszej osobie liczby pojedynczej o tym, jak ich torturowano, prawda, jak zabijano ich dzieci. I mówi tak, masz poczucie, że ty im to ponownie robisz. Matti Bile z kolei wspomina, że rozpoznawał, kiedy sprawcy kłamią i czuł bezsilność wobec niemożności reagowania. Profesjonalna postawa nie zezwala na reakcję i okazywanie emocji, choć oczywiście nie zawsze było to możliwe. Analiza zapisów wykazuje jednak, że w szczególnie emocjonalnych momentach przekład tracił na precyzji. Tłumacze mówią o współczuciu, które ich ogarniało i zużywało część energii, o złości, o bezradności. Nie tłumaczę, tylko wściekam się. Petersen zdała sobie sprawę, że tłumacząc drastyczne opisy mówi ciszej, jakby chcąc złagodzić ten potworny przekaz.
Nie jesteś jedynie kanałem do przekazu informacji. To jest wniosek będący zaprzeczeniem jednego z podstawowych założeń pracy tłumaczy symultanicznych. I towarzyszy on stale refleksji pracujących dla TRC. Nie jesteś jedynie kanałem do przekazu informacji. Ta konstatacja przywraca ludzki wymiar mediacji językowej i afirmuje podmiot tłumaczy, ale zarazem likwiduje pewną tarczę obronną. No, dopóki profesjonalne kompetencje da się oddzielić od osobistych przeżyć, interpreting jest kwestią techniki. Tam, gdzie w grę wchodzi zaangażowanie ideowe czy polityczne, albo włączają się osobiste emocje, drastycznie wykracza się poza te ramy, no, narażając siebie samego, własne ciało i własny umysł na ból. Po 10 latach od przesłuchań tłumacze wciąż mówią o dręczących ich snach ze scenami przemocy, o sposobach radzenia sobie ze stresem, o poczuciu solidarności, które ich czasem ratowało, i alkoholu. Wszystkich przesłuchano, tylko nie nas. To jest wypowiedź jednego z tłumaczy dla TRC. Prawda? Po TRC nikt nie zrobił niczego dla tłumaczy. Nikt się nawet nie zainteresował, gdzie się podzieli, mówią inni tłumacze. Gdy komisja i publiczność zdejmują słuchawki, udział tłumaczy w wydarzeniach zostaje uznany za niebyły. No? Następuje powrót do ich prototypowej niewidzialności, a na plan pierwszy wysuwają się teksty. Dla tłumaczy nie ma miejsca w historii procesu, który dzięki nim się odbył. Pomijając kwestię, czy należy zapewniać tłumaczom psychologiczne wsparcie lub inny rodzaj pomocy po doświadczeniu traumy, warto zapytać też o konsekwencje wymazania tłumaczy dla rozumienia samych wydarzeń historycznych i samego procesu świadczenia. Myślę, że ignorując ich rolę, nie tylko wyrządza się im osobistą niesprawiedliwość, ale przede wszystkim lekceważy się cenne źródło wiedzy o tym, w jaki sposób tworzona jest narracja o wydarzeniach i podmiotów. Zarówno w wymiarze faktograficznym, jak i afektywnym. I dosłownie króciutko, kontynuując kwestię wartości świadectwa tłumacza i jego problematyczną podmiotowość, powiem jeszcze troszkę na temat tego drugiego przekładu. Chorwacja 91-92. Tu także mamy do czynienia z obszarem wieloetnicznym i wielojęzycznym. Językiem misji był angielski, czyli przyjeżdżają obserwatorzy z zachodniej Europy, pracujący z neutralnej pozycji, w neutralnym języku. A rolą tłumaczy było dokonywanie konsekutywnego przekładu wielojęzycznych świadectw zbieranych na linii frontu od ofiar zbrojnej przemocy. Czyli to świadkowie wydarzeń wojennych, uchodźcy, osoby poszkodowane, osoby ubiegające się o azyl. Misja, będąca strukturą neutralną, została powołana, to jest istotne, w celu monitorowania sytuacji na objętych konfliktem terenach i ułatwienia wspólnocie europejskiej mediacji, a także negocjowania i kontroli zawieszenia broni oraz zagwarantowania praw mniejszościom. Tłumacze byli zasadniczo ochotnikami, motywowanymi, tu mówimy o telos, prawda, poczuciem patriotyzmu i obywatelami Chorwacji, chociaż reprezentowali różne narodowości. Ich postawa nie mogła być wyjściowo zatem neutralna, prawda, czyli interesował ich wynik arbitrażu, także wymiarem praktycznym oraz symbolicznym. Znaczy, było głębokie poczucie, że Chorwacja jest tutaj stroną pokrzywdzoną. Prace Stakulia, która sama angażowała się w tym czasie jako tłumaczka wolontariuszka, bazują na tych zapisach dokonanych od razu po wydarzeniach. I jednym z najistotniejszych wątków jest tu konflikt między postawą świadka wolontariusza, a tłumacza profesjonalisty. Przyjmując tę rolę, tłumacze godzili się na wymazanie własnej podmiotowości. Materiał dowodzi wysokiej świadomości zawodowej tłumaczy, ich wiary w prawdę i jej znaczenie w procesie pokojowym oraz gotowości zachowania obiektywizmu. Czyli pomimo tej pozycji na horyzoncie kulturowym, jednak była głęboka świadomość, że neutralność i że obiektywność nas, prawda nas wyzwoli. Pozostawało to w sprzeczności z tą motywacją, jaką się kierowali. Jedna z tłumaczy na przykład odpowiada, że zgłosiła się do pracy, ponieważ jej bracia są ochotnikami na froncie, a ona może tłumaczyć. Do głosu dochodzi także poczucie, że wiele świadectw jest kłamliwych, co budzi frustrację, wstyd i chęć prostowania informacji. Dodatkowo praca na linii frontu oznaczała bezpośredni kontakt z przemocą, czyli widziało się ślady walki, rannych, zwłoki, spalone wioski, ekshumacje, obozy dla uchodźców. To wszystko jest tłumaczone środowisko pracy. Podobnie jak w przypadku drastycznych świadectw w Afryce Południowej, i tutaj te bodźce nie były bez znaczenia. Jedną z możliwości rozwiązania tego wewnętrznego konfliktu była tak zwana zmiana ról. Stachuliak opisuje to jako switching. Tłumacze rozmawiali z obserwatorami, z którymi spędzali sporo czasu i nawiązywali z nimi relacje przyjacielskie. Oni po prostu towarzyszyli tym obserwatorom, jeżdżąc po kraju.
Zmiana roli z tłumacza na rozmówcę dawała okazję do przedstawienia własnego oglądu, skomentowania wypowiedzi świadków i ich kontekstu, dostarczenia wyjaśnień i pogłębienia perspektywy. Prawda? Wszyscy to znamy doskonale, jeśli towarzyszymy komuś z innego kraju, to chcemy mu opowiedzieć więcej, żeby zrozumiał to, co do niego mówią ci, z którymi rozmawiamy. Trzeba jednak pamiętać, że te rozmowy traktowane były jako nieoficjalne i nie były brane pod uwagę przez obserwatorów jako materiał świadectwa. Liczy się tylko przekaz przezroczysty, czyli relacja wypowiedzi pełnoprawnych świadków, a tłumaczom nie wolno świadczyć, bo są uwikłani. Napięcie pogłębiało się jeszcze, jak relacjonują cytowani tłumacze, z powodu trybu pracy obserwatorów, czyli długich okresów bezczynności i oczekiwania w hotelach. To opisują zresztą również reporterzy wojenni, prawda? Że wojna z pozycji reportera to jest przede wszystkim straszna nuda w barze hotelowym, tak? I picie whisky za whisky, oczekiwanie na to, co się wydarzy i co będzie można opisać. No ale to, te okresy bezczynności i takie programowe nieangażowanie się w wydarzenia, co było częścią misji, brak gestów solidarności czy współczucia, prawda? To wszystko budziło w tłumaczach takie poczucie, że obserwatorzy są cyniczni i że pracują z chęci zysku wyłącznie, a ich neutralność była oceniana jako hipokryzja, prawda? Zwłaszcza, że towarzysząc im sami byli narażeni na wrogie gesty. Przyjeżdżając na linię frontu, byli postrzegani jako ci, którzy przyjechali z tymi ludźmi z Europy, którzy tak nas nie rozumieją i tak nam nie pomogą. Tak? Czyli byli oskarżani o zdradę, byli widziani jako wyłączeni ze wspólnoty, której chcieli służyć. Zdarzały się sytuacje, kiedy tłumacze pokazywali tę swoją frustrację w samej praktyce pracy. Na przykład uzupełniali wypowiedzi świadków własnymi komentarzami, a więc dokonywali tego switching, tej zmiany ról w trakcie wykonywania swojej profesji. Co oczywiście, albo odpowiadali zamiast świadków, prawda? Co oczywiście jest nieprofesjonalne i w niektórych przypadkach skutkowało odwołaniem ich z funkcji. Nie zawsze jednak w grę wchodziły świadome zniekształcenia wypowiedzi, wynikające czy to z poddania się napięciu psychicznemu, czy z zaplanowanego aktu sprzeciwu. Częstsze i wiele mówiące są zmiany i przekształcenia, które zawsze są obecne w przekładzie, właściwe temu gatunkowi, a w tym wypadku nabierają szczególnego znaczenia. To w nich bezpośrednio i niemetaforycznie ujawnia się fakt, że tłumaczenie to sfera konfliktu. Stachuliak pisze tak: rozdarci między lojalnością polityczną a profesjonalizmem, tłumacze dosłownie wcielają przemoc konfliktu, który tłumaczą. Sami stają się terenem konfliktu. Dlatego autorka postuluje, aby nie czytać tych zniekształceń jako błędy, lecz jako szczególne akty mowy. I pisze tak: kiedy tłumacze dokonują aktu przemocy wobec świadków, zaświadczają o przemocy, jakiej sami podlegają. Przemoc związana z pracą w obszarze konfliktu, który jest na siłę neutralizowany, dochodzi do głosu, kiedy tłumaczenie się załamuje. Tłumacz wyłania się, jak ona pisze, z tego aktu mowy. Jest to moment świadczenia o sobie, nagłośnienia faktu, że oto tu jest tłumacz, a także umocnienie własnego głosu. Jest to moment uznania, że tłumacze nie znajdują się poza historią, kulturą czy ideologią. Nie są po prostu mechanicznymi przekaźnikami czy pośrednikami, ale zawsze istnieją w interakcji, jako świadkowie i uczestnicy. Podobne akty mowy zwykle postrzegane są jako złamanie kodeksu zawodowego i często są karane. Chodzi przy tym nie tylko o wiarygodność i podstawy do zaufania wobec tłumacza. Ujawnienie istnienia tłumacza i przekładu jest niepożądane i niebezpieczne, ponieważ nie tylko zaburza komunikację, ale także komplikuje i udaremnia wysiłek neutralnego obserwatora arbitra, który ma informować wspólnotę europejską o sytuacji na froncie. Sam obserwator jest postawiony w roli tłumacza, prawda? Bo musi przełożyć niezrozumiały konflikt toczący się w jakimś niezrozumiałym zakątku świata na potrzeby odległej i niezaangażowanej wspólnoty, prawda? Której wspólnotowość w tym wypadku podlega innym kategoriom. Uczestnicy konfliktu i ich los nie interesują go tak bardzo, interesują go w mniejszym stopniu. Ta? Utrzymanie tłumaczy w pozycji neutralnych pośredników i wzbronienie im roli świadków zabezpiecza więc neutralność samego obserwatora. Prawda? Ja wysłuchałem, a komentarz nie należy do mojego świata, do mojego dyskursu. Ta? Komunikacja musi odbywać się na jego warunkach, albo jej w ogóle nie będzie. Ta? Bo Stachuliak przytacza wypowiedzi, z których wynika, że obserwatorzy nierzadko traktowali tłumaczy bez szacunku, z wyższością, wzmacniając ten układ władzy. Jedna z tłumaczek, która kończyła pisać doktorat, wtedy usłyszała właśnie, że lepiej byś siedziała i tam pisała o tej swojej literaturze, a nie tutaj zawracała nam głowę, prawda, swoimi komentarzami. Czyli pozycja arbitrów przysłanych z Zachodu, a więc z serca cywilizacji,
gdzie barbarzyństwo, takie jak to obserwowane w czasie wojny w Chorwacji, nie mogłoby mieć miejsca, prawda? Pozwala na takie dystansowanie się wobec tego, kogo się obserwuje, dla kogo się ma pracować. Pozwala na postrzeganie rozmówców i współpracowników jako dzikich, jako niezorganizowanych, prymitywnych. Prawda? Neutralność nie oznacza zajęcia pozycji poza czy ponad konfliktem. Bo skoro ma do spełnienia funkcję w przebiegu wojny, to jest rodzajem zaangażowania. O charakterze przemocowym. No? Mój język i moja pozycja będzie ważniejsza. Ona przejdzie dalej. Narracja neutralna nie podlega, neutralna w cudzysłowie, nie podlega podważeniu. Inaczej niż te narracje zaangażowane, na przykład reprezentowane przez tłumaczy czy aktywistów. Więc fikcja pozahistorycznego przekazu, pisze autorka, powstaje dzięki wymazywaniu elementów niejednorodnej, skomplikowanej sytuacji, reprezentowanej właśnie przez tłumaczy i przez ich historię. Przypominają się słowa Owena. I'm employed as part-time, underpaid civilian interpreter. Każdy tłumacz, tak jak Owen z dramatu Briana Freema, zasługuje na głębszą analizę. I dziękuję za cierpliwość i na miłą przedłużoną.